Cześć, nazywam się Ania Hornik. Jestem teraz w Islandii, gdzie pojechałam do pracy. W projekcie Niemieszkanie, który był pokazywany podczas Nocy Fotografii, wykonuję autoportrety w miejscach, w których się zatrzymuję, w czasie, kiedy nie mam stałego miejsca zamieszkania. Kilka lat temu doszłam do wniosku, że wynajem mieszkania w Warszawie jest dla mnie tak dużym zobowiązaniem finansowym, mającym tak duży wpływ na różne sfery mojego życia, że postanowiłam poszukać innego sposobu na funkcjonowanie. Będąc w Warszawie, pilnuję roślin, zwierząt podczas nieobecności właścicieli. Wyjeżdżam też na zagraniczne wolontariaty, na których za wykonywanie drobnych prac otrzymuję zakwaterowanie i wyżywienie. Pierwsze zdjęcie w tym projekcie zrobiłam, kiedy wyprowadzałam się z ostatniego mieszkania w Warszawie, planując wyjechać w podróż. Kolejne powstają w miejscach, w których się zatrzymuję. Jednym z powodów, dla których pracuję nad tym projektem, jest potrzeba zwrócenia uwagi na kryzys mieszkaniowy, mający wpływ na życie prawie wszystkich osób, które znam. Jedną z podstaw mojej pracy twórczej jest to, że nie potrafię funkcjonować w niesprzyjającym systemie polityczno-ekonomicznym i w ramach narzuconych przez socjalizację. Próby wpasowania się i znalezienia sobie miejsca tak dużo mnie kosztują, że próbuję stworzyć sobie sytuację, w której będę mogła do jakiegoś stopnia być poza systemem. Przez długi czas miałam nadzieję, że odnajdę to w podróżach.